Kogo, co? Kogo? Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Obiecywałem kiedyś, że kogo, które zaskoczyły mnie pierwszy raz pozytywnie, pojawią się jeszcze drugi raz, że wręcz trzeba by pojawiły się drugi raz, że wręcz tutaj, prawda, po tym jak pierwsze wypadły dobrze, trzeba sprawdzić, czy na pewno są dobre, bo niejednokrotnie nadzialiśmy się już tak, że kupując raz klocki były dobre, kupując drugą paczkę okazało się, że dobre już nie są, więc mówię, kogo będziecie miały drugą szansę, drugi test. Tam nie, oczywiście tam nie było tak, że to okazało się, że to jest mesjasz klocków czy coś, ale wypadły w teście w miarę dobrze. No i skoro tu tą paczkę dostałem na urodziny swojego bazowego, ale jednak kanału, swoją drogą urodziny tego kanału, na którym jesteście teraz, już się zbliżają, więc jeżeli nie widzieliście, a mogliście nie widzieć, bo nie wiem, czemu bardzo mało osób obejrzało tamten film, obejrzcie poprzedni film na tym kanale i zobaczcie, co się z tym wiąże, że idą urodziny, bo wiąże się kilka rzeczy. Raz, że możecie wysłać im paczkę, dwa, że możecie zadawać pytania do Q&A, po prostu tam wpadnijcie i zobaczcie, z czym to się je. Możemy oczywiście zwarningować się przed, przed otwarciem zabawki, że możemy umrzeć, ale ja nie boję się, już raz ją przeżyłem, więc myślę, że przeżyję drugi raz. 4600 to nie jego cena oczywiście, a numer katalogowy niby Magibricks H6+, czy Magibricks to właściwie jest firma, czy kogo to jest firma, 35 to jest liczba tak, pix, czyli klocków. No okej, moi drodzy, oczywiście możemy z niego zbudować trzy opcje, spoko, fajnie, instrukcji nie ma zupełnie jak w Lego, musimy się sami domyśleć, jak to się robi i szanuję takie coś. Instrukcja, no, tu już powinniśmy wiedzieć, że jest mała, jest średnio czytelna, w sensie jest czytelna, bywały gorsze oczywiście, ale nie rozumiem, czemu naprawdę nie robią Chińczycy większych tych instrukcji, bardziej czytelnych po prostu, tak? No bo tutaj, kurczę, no, ja mam pewne zastrzeżenia, ale może biorą się stąd, że sam mam 5 decybeli na każdym oku, więc wiecie, to nie jest tak, znaczy mam oczywiście okulary, ale to nie jest tak, że mój wzrok jest perfekcyjny i może po prostu moja percepcja jest zła, może powiecie, co? Przecież to jest nawet za duże w momencie, kiedy macie dobry wzrok. Nie wiem, po co jest instrukcja złożenia figurki w momencie, kiedy ta figurka jest w opakowaniu złożona. Czy ta figurka różni się od tego, co mam przedstawionego na opakowaniu? No powiedziałbym, moi drodzy, że trochę tak. Trochę niestety się różni i trochę się różni mocno, nawet kształtem. Spójrzcie tutaj na nogi i spójrzcie tutaj na nogi. Spójrzcie tutaj na wyraz buzi. W ogóle kolor skóry tutaj jakoby jest, wiecie, taki klasyczny, nie wiem, jak w Lego w Star Warsach, nie? Skórny, z kolor skóry. Tu jest po prostu żółtek. Tu jest po prostu do czynienia z żółtkiem mamy. Dodatkowo i jeszcze ta głowa, ona się nie dociska do końca, co też nie uważam jest dobre. Co też nie uważam jest dobre, no bo tu mam, no, inny hipek jest i tyle, tak? Inny hipek. O ile tak jak na przykład w blockach jest tam jakiś mikro detal, się coś różni, jestem w stanie to jeszcze wybaczyć, ale w momencie, kiedy jesteśmy kłamani, że jest zupełnie inny hipek, no to kurczę, no to można być złym, prawda? I kształt nóg jest inny i nawet, nie no, nadruk akurat ten sam, no to w miarę, ale buzia jest inna, to jest, mówię, w ogóle żółtek, a ja bym chciał może armię mieć europejską, a nie żółtkową, no i na starcie, wiecie, no cóż zrobić, moi drodzy, może kogo jednak nie być dobrym klocem, w sensie, tutaj jakość tego kloca jest okej, okay. Ostatnio w ogóle z miksa składałem Lego stary, czerwony, dark red, bordowy i masakra, jak tam klocki się łamią i w ogóle zrobiłem to wczoraj i mam się taki w ogóle, wiecie, z tych Clone Warsów, nie, z lat 2008-2009 i po prostu mega urasa dotykać jakichkolwiek innych klocków, to też mi się będzie w palcach wprost łamało. Mamy tu kilka klocków różniących się od Lego, ale właściwie chyba na tych klockach tylko się kończy. Chociaż tutaj też widzę pewne różnice i wiecie, to generalnie jest dobry znak, bo każde klocki, które w jakiś sposób różnią się, to w sumie też, no większość się różni. Każde klocki, które w jakiś sposób różnią się od Lego, znaczy, że podchodzą poważnie do tematu. Muszę w ogóle zrobić taki filmik i go zrobię, bo wiecie, jeżeli jesteście identyczni jak Lego, jesteście stricte podróbkami Lego. Jeżeli robicie coś inaczej jak Lego, no to znaczy, że macie ambicje, macie aspiracje nawet, żeby zrobić coś po swojemu i nie być podróbką i nie mieć tych problemów, że ktoś was posądzi o to, że jesteście podróbką, nie? Więc jakby, to jak Kobi, nie? To jak Blocki właśnie powiedziane, więc jakby tu spoko, tu na plus. A teraz zbudujmy i zobaczmy, jak to wypadnie. Thank you.
No i już mamy zestaw złożony i powiem szczerze, kurczę, no nie wiem. No nie jestem cały czas do końca przekonany, bo... No dobra, po kolei, zacznijmy od tego, że zostało nam kilka klocków. One oczywiście są po to, by zrobić tutaj te konstrukcje alternatywne i bardzo jest dobrze, chociaż rzeczywiście wolałbym, żeby te klocki były też użyte w tym modelu początkowym, by ten pierwszy główny model był większy, no bo jak benzyn stoi na przeszkodzie, a wiecie, to nie ma nie wiadomo jakiego buildu, to nie ma nie wiadomo jakiego wyglądu, żeby po prostu tu tych klocków jakoś nie doczepić. Chociaż może faktycznie się bano, żeby nie zrobić tego większej maszkarady, ale spójrzcie. Ja uważam, aha, dobra, taki był tylko jeden, no to nie. Ja uważam, że mimo wszystko można było w jakiś sposób spróbować. Okej, niemniej spoko, są te klocki, ważne, że nie musimy kupić dwóch, trzech opakowań, żeby dopiero stworzyć alternatywy, bo też różnie bywa z tymi Chińczykami. Odsuwamy je na bok. Teraz powiem tak, proces samego budowania mega przyjemny, naprawdę budowało się to fajnie. Klocuszki wchodzą mięciutko, wchodzą spoko, trzymają się w miarę, widzicie, no ja teraz tym rzucę i trzyma się to w miarę okej, teraz mi w ogóle nawet na ziemię spadło i też żaden klocek nie odpadł, a jednocześnie nie ma większego problemu tego odczepić. To nie jest ta podróbka, że trzyma się mega mocno, ale później, żeby odczepić, to musimy wzywać mamę, która jeszcze jest po jakichś, wiecie, sterydach. Także tutaj rozchodzi się to w miarę, oczywiście luźno, w miarę, bez większego bólu i nawet palcami myślę, chociaż tutaj nie obiecam, bo plate'ów nie próbowałem palcami rozklejać, że naprawdę nie będzie tu większego problemu. No tu widzicie, no właśnie, to chciałem teraz pokazać, ale to zaraz. Tu mi też na przykład odchodzi bez większego problemu. Nie, jeżeli chodzi o jakość klocka, klocek jest w miarę twardy, w miarę spoko, a buduje się go przyjemnie. Dużo gorzej niestety tutaj wypada nam cała reszta. No właśnie, chociażby to, na przykład też nie rozumiem, patrzcie, to nam się może bardzo łatwo odczepić. Tu aż się prosi, żeby był jeszcze jeden klocek, który to po prostu szczepi. No nie widzę powodu, czemu go tutaj po prostu nie ma. To wiecie, nie jest tak, że kurczę, nie wiem, ten 2 na 2 kosztuje milion złotych i zbankrutowalibyśmy. To po prostu jest jeden 2 na 2, który by tą jakby konstrukcję tutaj wzmocnił na tyle, że nic by się nie działo złego, a tak naprawdę czuję, że to się będzie często rozszczepiać. Tym bardziej, że spójrzcie, figurka nie ma na nogach studów, bo domyślałbym się, że powiedzieliby jeszcze, a spoko, w momencie kiedy figurka tu siądzie, a właśnie, ona to w ogóle nawet nie siądzie, zacznijmy od tego, ona musi stać, tak, tak, ja wiem, że ona jest stojąca, przedstawiona, opakowana, no niemniej, no po prostu uważam, że średnio i po prostu w akcji może ten pojazd się często rozpadać, powodując, że wiecie, on się rozszczepi i będzie jak na jak na prawdziwej wojnie rozwaliło mi statek! No bo moi drodzy, co, no jak inaczej, no tymi rękami on tego nie chyci, nie rozumiem więc kompletnie czemu tego brakło. Tak samo nawet tu, nie rozumiem, znaczy oczywiście oni mogą po prostu nie mieć tej dwójki tutaj serkowej, ale no nie rozumiem czemu w takim razie nie szczepiono, no dobra, tu tym jednym szczepiono, ale ten jeden trzyma to słabo. Uważam, że tu również to też samo w sobie powinno być jakoś lepiej szczepione. O figurce już sobie rozmawialiśmy, o po prostu różni się od tego, co jest nam obiecywane i tutaj, prawda, trzeba mieć to na uwadze, gdy kupujecie kogo. Generalnie, no może podsumujmy więc teraz te klocuchy. Generalnie jest tak, że klocki są ok. Firma się stara, co tak jak już zaznaczyłem, jest ważne, bo na przyszłość może być z tego coś dobrego. Nie zapominajmy historii blosków, które 3 lata temu były słabymi podróbkami. Dzisiaj są, myślę, z pełnoprawną alternatywą dla właśnie chociażby Lego. No i może kiedyś będzie podobnie z kogo. Myślę, że trzeba będzie się to jakiś czas przyglądać. Klocek zły jakościowo nie jest. Budowa zła nie jest. Co jest złe? Złe jest sam pomysł na konstrukcję, co bardzo łatwo naprawić. I złe jest bardzo to, że niestety figurka się różni, bo może być, że naprawdę ktoś chciałby kupić ten zestaw tylko dla figurki, jestem w stanie sobie wyobrazić i może się srogo zawieść. Jeżeli jednak dla was chińska niespodzianka, dosłownie, bo macie Chińczyka zamiast Europejczyka w opakowaniu, nie jest problemem, a ważny dla was jest klocek, żeby sobie coś przyjemnie pobudować bez tego bólu w palcach, kogo śmiało polecę. Jeżeli chcecie sobie kupić, żeby mieć fajne hipki, no to już średnio, bo tu może być trochę loteria. Mam jeszcze jakieś kogo, więc je przetestuję, więc zobaczymy jeszcze, jak to będzie dalej, ale jeżeli tam by było już ok, to tym gorzej by było, bo już chyba lepiej spodziewa się zupełnie czegoś innego niż raz dobrego, raz złego. No sam nie wiem, napiszcie mi w komentarzu. A, koniecznie. Mimo wszystko, te klocki są w miarę tanie, bo ja kupowałem chyba za 4 zł, nawet za 3,50. Na urodziny dostałem przypuszczalnie w podobnej cenie były. Mimo wszystko uważam, że warto sprawdzić. Na pewno są lepsze niż ich dystrybutor 4Kids, gdzie klocki tamte testowałem i były naprawdę średnie. Ale sprawdźcie, zobaczcie. I zobaczcie też, co się stanie, jak kliknijcie subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Myślę, że będzie naprawdę przyjemnie tu w przyszłych kolejnych odcinkach. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!